Jeżeli chodzi o tego odcinka pozdrowienia, chciałem bardzo serdecznie pozdrowić pana Patelnię oraz pana Szonsia i pozdrawiam was obu. A jeżeli chodzi o to, jeżeli chciałbyś się znaleźć w kolejnym odcinku w pozdrowieniach, to wiesz dokładnie co masz zrobić i zrób to do niedzieli do godziny 15. A ja chciałem już powiedzieć tylko o tym, że żadna treść z tego filmu nie ma na celu obrażenia kogokolwiek. Cześć! Ja jestem oczywiście Ugal i słuchajcie, w tym odcinku wracamy sobie do serii, gdzie sobie przerabiam influencerów, gdzie sobie przerabiam popularne postaci. No i dzisiaj sobie też również dwie sobie przerobimy, ale jeszcze przed tym pamiętajcie oczywiście o tym, żeby zasubskrybować mi kanał, tutaj macie właśnie czerwony przycisk do subskrypcji, bo tego sobie kliknąć, bo jest naprawdę warto, bo naprawdę myślę, że warto. Oczywiście też macie Instagrama podanego w opisie mojego filmu. Tam też powinno sobie wpaść, zobaczyć, bo myślę, że warto. Oprócz tego pamiętajcie też o komentarzu, o łapce w górze, a ja już nie przedłużam i zapraszam was już do oglądania. Okej, naszą pierwszą dzisiaj osobą, którą sobie przerobimy, będzie szanowny pan Shrek, którego znacie z... pewnie go znacie z bajek. I dzisiaj właśnie sobie on się doczekał swojej przeróbki, tak więc myślę, że możemy sobie zacząć. I oczywiście mamy już tutaj telefon, pewnie macie gdzieś tutaj albo tutaj, nie wiem. W każdym razie dajemy sobie oczywiście, możemy sobie na początku dać brodę, naprawdę to będzie ciekawe doświadczenie. Oczywiście pana broda, bo nie mam innej, zobaczmy. Dobra, to jest taki już trochę Shrek senior. Widać, że tutaj aplikacja sobie ewidentnie trochę mało radzi, bo no nie daje mu takiej fajnej, pełnej brody, no ale trudno. Myślę, że czas mu też dać trochę większy uśmiech, bo no jest zdecydowanie trochę za bardzo poważny. To nie wygląda już dobrze. To już nie wygląda dobrze. Rozmiary, myślę, że Shrek jest nadal troszkę taka jeszcze za mało na twarzy, ale słuchajcie, już mamy naszą trzogą twarz. No i teraz myślę, że możemy sobie go skobiecić. Co to jest? Drodzy, co to... O co tutaj chodzi? Ej, dlaczego kiedy on jest facetem, to ma takie... Dobra, może spróbujemy go dać mu kobietę numer 2. Myślę, że powinna być też fajna. Ciekawa. Co to jest? Ja myślałem, że nie wiem, że ty mi zaraz wkleją jakąś, jak ona się nazywała. Kurczę. No to mojego żonę, nie wiem jak ona się tam nazywa, bo nie oglądam takich rzeczy. Tą Fionę? Chyba się tak ona nazywała, nie pamiętam. Teraz tak, męska wersja, może Shreka będzie lepsza. Nie, oryginał jest najlepszy, z tego co widzę. I teraz oczywiście musimy sobie go trochę postarzyć, bo taki Shrek młody jest zdecydowanie zbyt niefajny. W sensie po prostu jest nie... Co to jest? O matko. No to ładnie. Panie Shreku, pan chyba troszkę nam tutaj zbrązowiał. Dobra, starość zobaczmy sobie też. Długie dwa, może zobaczmy, czy one też będą ok. Tak, są idealne. Okulary, bo co za Shrek bez okularów. Zdecydowanie jest zarąbiście. To i właśnie było na tyle. Mamy takiego pana ładnego Shreka na odcinku. Mam nadzieję, że tak jak mi się wam również podoba. No i co, myślę, że teraz możemy już sobie przejść do kolejnej osoby. A skoro już w temacie właśnie przerabiania sobie postaci fikcyjnych, myślę, że tutaj dobrym pomysłem będzie przerobienie sobie Voldemorta na jakąś ciekawą personę. Tak więc pierwsze co robimy, to oczywiście zmieniamy sobie brodę, bo jakby inaczej, broda jest najważniejsza w tej naszej serii. Voldemort z brodą wygląda naprawdę tak jakby normalnie żył, bo kto by... Bo oczywiście wygląda normalnie. Voldemort zawsze był trochę za bardzo poważny, chociaż czasami mu się zdarzało śmiać, ale nie z takich fajnych rzeczy. Dlatego myślę, że teraz go do tego aż zmusimy, żeby się pośmiał z jakichś fajnych, ciekawych rzeczy. O, od razu lepiej. Zaraz się okaże, że jeszcze Voldemort będzie fajną personą, chociaż wątpię. Ale tak, teraz większa twarz, bo Voldemort jest zdecydowanie zbyt taki, ściśnięty po prostu. Wiem, ja to wygląda jest podobne do Voldemorta, ale mu się jakieś dziwnie odcień skóry zmienił. Mi się nawet kojarzy on z jakimś memem, ale nie wiem jakim totalnie. Dobrze, idziemy dalej, do płci oczywiście. Płeć, damy sobie oczywiście kobietę, bo jak to ja zawsze robię, zawsze odwracam te płci, więc... CO TO JEST?! CO TO?! CO TO JEST?! Ej, serio, co to jest? No to ładnie. No to zdjęcie jest po prostu idealne w swojej doskonałości. Dobrze, wiek oczywiście musimy go sobie postarzyć, bo co to za pani Voldemort, taka młoda, nie może być. Pani Voldemort oczywiście jest bardzo przystojna,
No, no spokojnie. Więc tak, więc naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo fajna. Wygląda rzeczywiście jak Voldemort. Fryzura sobie oczywiście nie na zapałkę, bo Voldemort zawsze miał taką zapałkę. Ładniutką. No, jest od razu lepiej. Od razu lepiej. Okulary sobie też dodamy, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale chyba miał coś. A nie, on miał to z nosem źle, a z okularami już dobrze, ale myślę, że jeśli się potrzeb do takiego jednego z nauczycieli w Hogwardzie, to z okularami będzie miał z tym o wiele mniejszy problem niż bez okularów. Kto by się niby nie nabrał na to, że to nie jest jakaś nauczyciel albo pan nauczyciel albo pani nauczycielka, no myślę, że ja bym miał z tym problem, żeby się na to nie nabrać, więc my oczywiście sobie to stosujemy. I co jeszcze tu możemy zmienić? Myślę, że nic, więc myślę, że Voldemort w takiej wersji i w takiej jest bardzo się podobny, no nie powiedzcie, że nie, bo to by było, by było nieprawda. Piękny pan Voldemort. No i cóż, tymczasem dziękuję bardzo za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że taki odcinek właśnie koniec tej serii wam się podobał. A jeżeli tak, to pamiętajcie oczywiście o tym, że macie tutaj subskrypcję do mojego kanału, którą myślę, że warto kliknąć, bo się niedługo skończą i będzie trzeba czekać na kolejny drop. A tak sobie to żartuję, bo się klika zawsze. Bardzo jestem z tego szczęśliwy, jeżeli ich klikacie. No i cóż, my się widzimy już niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!